Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Dobry wieczór Państwu, prosto z prostej, lekko spóźnieni, ale w gotowości. Dlaczego powiedziałem w liczbie mnogiej? Bo jest to audycja historyczna, nie tylko pierwsza na żywo, ale również pierwsza ze znamienitym gościem. Jak kiedyś napisałem na Twitterze, największe odkrycie widzewskich mediów. Witamy bardzo serdecznie w moich skromnych progach Nibara. Cześć Nibar. Cześć, no to ja teraz mnie zamurowało, to już teraz ty będziesz mówił. Dziękuję za komplementy, ale czuję się czerwony, wzruszony i zmieszany. Czerwony jak widzę, czyli wszystko jest w porządku, wszystko w jak najlepszym miejscu. Czerwona Warszawa, czerwony Nibar, wszystko się zgadza. Z lasu jakiegoś tak, tutaj się z nami kontaktujesz. Z lasu Chabackiego, gdzie intensywnie uprawiałem sporty wszelakie. To może ty też na testy dołączysz, bo słyszałem, że ostatnio w Widzewie bardzo duża moda się zrobiła na testy. Trochę brakuje ludzi w kadrze, to w tym lesie może się wykuwa jakiś nowy talent. No warszawiaków nie lubią chyba, z tego co wiem, bo jeden jedyny chyba też odchodzi, za mało zarabia, więc chyba jest niepotrzebny w Widzewie, tylko 4 lata grał. No więc pewnie przyjdą lepsi. Ja wiesz, się nie pchał. U nas im ktoś bardziej może w Widzewie się zasłużył, tym na mniejszy szacunek zasługuje. Taka nasza dziwna tradycja, taka nasza dziwna, nie wiem, paradoksalna przypadłość, że tych zasłużonych widzewiaków raczej nie traktujemy jako kogoś, kto może mieć jakiś handicap, tylko takich raczej, których można potraktować byle jako. Tak, takie też odnoszę wrażenie. Mówimy o Danielu Mące, tak? Jeżeli dobrze się tak, no bo wszystko wskazuje, że Daniel jest, pożegnają Daniela, mimo że Danielowi bardzo zależało, żeby tutaj grać, bo związał się z klubem. Mogę powiedzieć, że jest widzewiakiem, jego dzieci jeżdżą na Widzew i tak dalej, no ale nieważne, nie. Widocznie ja nie rozumiem polityki klubu, natomiast drodzy kibice Widzewa, nie dziwcie się potem, że od czasu do czasu piszecie na forum czy gdziekolwiek, jak rozmawiam z wami, że do nas tak mało piłkarzy się przyznaje, którzy kiedyś tutaj grali, no bo są ci piłkarze traktowani tak, a nie inaczej, ale być może wyjdzie to na dobre klubowi, ja się nie znam. Trener jest nowy, ciekawy, różne ma rzeczy takie prosto z poradników w stylu, jeżeli jesteś spragniony, to napij się wody, mam 5 palców, a na każdy palec i tak dalej. No jak słuchaliście, Bartek, oglądałeś konferencję, to pewnie wiesz, o co chodzi. No wiesz co, szczerze powiem, że mnie wbrew pozorom, może wbrew temu, że to było takie bardzo proste przywitanie, no nic szczególnego trener Dobi nie powiedział, raczej Ameryki nie odkrył, prochu nie wymyślił, ale mnie to jakoś ujęło, to no, taka trochę prostota, ale też tak z serca chyba gadał, no to mi się podobało, tak trochę widzewsko. Zaleciało mi to. Wszyscy po widzewsku gadają. Brakowało mi o fladze w szafie, albo że jego dziadek kibicował Widzewowi. Ja jestem, przepraszam, może taki wiesz, no cyniczny, ale kibicowanie Widzewowi i słuchanie różnych ludzi, tego mnie właśnie nauczyło, takiego cynicznego podejścia do tego, co mówią. Poza tym, jak przychodził trener Kaczmarek i każdy poprzedni trener, to też byliśmy pełni optymizmu. I oczywiście wierzę, żeby nie wyszło, że jestem tutaj jakimś mega pesymistą i nie wierzę w trenera Dobiego. Wierzę, natomiast z dystansem traktuję takie wypowiedzi. Ja tak się zastanawiam, czy w ogóle da się inaczej niż z dystansem, z ironią podchodzić właśnie do tego, co się w Widzewie dzieje. No ja jestem kibicem tego klubu od 20 lat i wyobraź sobie, że przez te 20 lat ani z Legią Warszawa nie wygrałem ani razu, ani nie przeżyłem jakiegokolwiek sukcesu, a jakoś ten karnet, który niedawno został uruchomiony znowu na nowy sezon, już się w niego zaopatrzyłem, znowu miłość okazuje się ślepa, znowu wierzymy i jakoś to się to kręci. Tylko pytanie, czy nie przydają się właśnie takie rozmowy, takie osoby jak my, no nie chcę nas jakoś gloryfikować, tylko po prostu chodzi o naszą charakterystykę, że nie na wszystko też podążamy tak na ślepo. Jak jest pierwsza minuta spotkania, to jasne, można krzyczeć, można skakać, ja też to robię. Kto widział mnie na meczu, ten wie, że jakoś zapominamy o wszystkim i po prostu wspieramy piłkarzy tak trochę taką właśnie ślepą miłością, ale jak już się mecz kończy i na przykład mamy teraz tydzień do rozpoczęcia sezonu, to czy takie głosy lekko sceptyczne nie są bardziej potrzebne niż ciągłe klepanie po plecach i udawanie, że wszystko jest w porządku, bo ja mam takie wrażenie, że przez długi czas, nie wiem czy tak jest teraz, być może też, wszyscy, którzy są w klubie, trochę się traktują jako takie środowisko pod kopułą, że za dużo jest być może klepania po plecach, za dużo jest takiego przybijania sobie. Adoracji. O, tego określenia mi brakowało. Trochę tak to wyglądało, przynajmniej jak ja
pracowałem w klubie, to też dostrzegałem coś takiego, że pracowałem, za duże słowo, wolontariat uprawiałem, no to było coś takiego, że te opinie dobre jakoś strasznie sobie wszyscy brali do siebie, a jak jakieś były uwagi czy krytyczne podejście, no to już tak trochę gorzej. Kto lekko krytykuje, ten jest przeciwko nam. Takie odnosiłem wrażenie, oczywiście nie ze wszystkich stron, bo w klubie też pracują ludzie, którzy mają łeb na karku i no i... Duże. Nazwiska, tak. Nazwiska, no na przykład ostatnio wymieniałem ludzi, na których warto byłoby opierać budowę. To ja na nich napluję. Chcewa. Słucham? Naplujesz ja na nich? Ja napluję, żeby było, żeby nie było tak słodko. Nie no, żartuję oczywiście. Ale to natomiast byłbym jak Judasz, który pocałunkiem wskazuje tutaj. Tak, mało tego, Bartek, zaskoczę cię, ponieważ nie wiem, ponieważ dzisiaj czy wczoraj czytałem artykuł mojego ulubionego redaktora, pana Bińczyka, i musiałem się zgodzić, zgodziłem się z tym artykułem, bo on znowu nie napisał, wierzę, że widzę, to nie wierzę. Słowo honoru daje, że widzę w powiela te same błędy. No i trudno się z tym nie zgodzić, bo już musiałbym być mega jakiś zaślepiony i mega nieobiektywny, żeby nie przyznać w tej kwestii redaktorowi Bińczykowi racji, no bo my zmieniamy tak, żeby nic nie zmieniać. I znowu jest chaos. Mało tego, przedwczoraj chyba słyszałem, czy gdzieś czytałem na WTM-ie wypowiedź trenera Dobiego, który mówił, że żadnej rewolucji nie będzie. Z kolei wczoraj pani Pajączek powiedziała w telewizji Toja, jak doniosły widzewskie media, bo ja już nie oglądam pani Pajączek, no bo ja jestem estetą. W związku z tym pani Pajączek powiedziała, że ma przyjść 8 piłkarzy. No więc no, jeżeli to nie jest rewolucja i przychodzi 8 piłkarzy, no to rzeczywiście może w Widzewie to nie znaczy, że rewolucja jak będzie 20 wymienią, to wtedy rewolucji nie będzie. Dziwne to wszystko jest, trochę smutne. Ja niestety jestem takim umiarkowanym optymistą co do nowego sezonu na razie, bo zapowiedzi są piękne, natomiast tak piłkarzy nie mamy za wielu. A podobno są jacyś testowani. Ja dzisiaj nie miałem czasu, ale podobno było 4 testowanych. Nie wiem, czy tędy droga, ale może. No, tak dlatego zapytałem ciebie, czy z tego lasu to się przypadkiem nie wybierasz na łodziankę zamkniętą, co prawda dla postronnych, jak się okazuje dzisiaj, ale jednak dla zawodników otwartą i myślałem, że będziesz jednym z nich, no bo jak mówię, ludzi nam brakuje. Jest chyba 16 osób zgłoszonych do Ekstranetu, w tym systemie Ekstranet. No, widnieją też tam nazwiska takie jak Przemysław Kita i Krystian Nowak, którzy tak naprawdę będą jeszcze pewnie meczami dochodzić do siebie i też nie można ich traktować jako pełnoprawnych zawodników. W systemie Ekstranet nie ma natomiast Daniela Munki, z którym kontraktu nadal nie przedłużono i tak jak... Nie no, Daniel Munka wiesz, za mało zarabia, tylko 4 lata tu grał, połamał się. Nie, to myślę, że jest. Zresztą już słyszałem głosy, że on nie ma siły, bo na podstawie filmiku ludzie stwierdzili, natomiast powinniśmy wszyscy wiedzieć, że kino, czy telewizja, czy materiały to jest iluzja. Daniel Monka padł dlatego, że biegł i miał bodajże w swojej grupie najlepszy czas, a były tam dwie grupy. Kosakiewicz, który wydaje się, że biega lekko jak sarenka, to rzeczywiście biegł, ale on dopingował Daniela, bo nie brał udziału w tym biegu, więc no ale słyszałem już gdzieś, czy na forum czytałem, że Daniel Monka już umiera. No Daniel Monka to w ogóle ma taki od początku Widzewie była taki mit, że on w ogóle nie ma siły do biegania. No być może nie ma siły do biegania. Ale czasem lepiej chyba mądrze stać niż głupio biegać. Ja Daniela Monkę znam też z tej pozycji numer 10, gdzie faktycznie może nie biegał najwięcej, ale strasznie inteligentnie gra. To znaczy on może już nie ma takiego gazu. Nie nadaje gazu. Się na wicę, bo tutaj inteligencja to jest wrażenie, taki towar deficytowy. Bo w Widzewie to generalnie jest tak, wracając do tej sytuacji, nie tylko Daniela Monki, no bo Daniela Monki to nie dotyczy. Natomiast generalnie to nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, że u nas to jest takie hasło, żeby było jak było. Generalnie. Wracają ci sami ludzie ciągle i tak dalej. I tak mówią, że oni chcą zmian, ale tak na zasadzie, że ja się przesunę na prawo bardziej, a ty na lewo. I to są a później się zamienimy jeszcze raz. No, teraz tak, widzę, no i generalnie że... robi się figurę jakąś taką, powiedzmy prezesa, czy kogoś się wszystko zwala na tego prezesa, to nie ja. A tak a propos prezesa, dzisiaj nie wiem, czy wiesz, Bartku, pani Martyna Pajączek ma podobno urodziny, więc ja jej życzę, żeby jak najszybciej odeszła z Widzewa. Pani Martynu, wszystkiego najlepszego poza tym. Ja się dołączam do życzeń wszystkiego najlepszego, natomiast a propos odejścia z Widzewa, to jednak wstrzymałbym się do raportu finansowego, wstrzymałbym się do... Ale gdzie ten raport, Bartku? Gdzie ten no raport? Właśnie, to też jest coś, o czym my wczoraj rozmawialiśmy z Maciejem Wojciechowskim. To znaczy, podobno jest tak, że
Martyna Pajączek ma dużą odprawę i dlatego nie można jej zwolnić, no ale bo nie ma pieniędzy. Nie ma pieniędzy być może dlatego, że właśnie Martyna Pajączek tak zarządzała, jak zarządzała. Ja natomiast ale ktoś o pieniądzach... zatrudnił Martynę Pajączek i na taki kontrakt się zgodził. Ja bym bardziej szedł w rozliczanie ludzi, którzy zatrudnili Martynę Pajączek, a nie może samej Martyny, bo tak szczerze mówiąc, wiem, że jest duży hejt ostatnio na Martynę Pajączek, ale tak się zastanawiam, czy gdybym był na przykład... żartuję, to był żart. A propos gdybym był na przykład w takiej sytuacji jak ona i Śląsk Wrocław by mnie zatrudnił na przykład jako prezesa hipotetycznie i gdybym miał opcję zrób coś w 2 lata, to ja bym chciał za wszelką cenę awansować do Ekstraklasy, wydać nawet wszystko, co ten Śląsk ma w swoim skarbcu i się nie interesował tym, czy za 20 lat Śląsk będzie jeszcze finansowo wydolny, czy nie, czy coś zbudujemy za 30 lat, czy nie. Tylko po prostu bym zrobił swoje, odszedł w glory, chwale i z pucharem za awans do Ekstraklasy. I wydaje mi się, że Martyna Pajączek tak podeszła, bo takie zadania jej po prostu przydzielili. Bardziej skłaniałbym się ku pretensjom w stronę tych, którzy te zadania wyznaczali. Jeżeli awans do pierwszej ligi był jedynym zadaniem i tak powiedzmy uporządkowanie papierów było takimi zadaniami, które były główne i jedyne, no to w takim razie ktoś słabo te zadania rozdzielił, moim zdaniem. Ja się Martynie Pajączek nie dziwię, bo na jej miejscu chyba też bym zrobił to samo, to znaczy zatrudnił Robaka, zatrudnił Morzenia, zatrudnił zawodników teoretycznie doświadczonych, nie szukał kwadratury koła, powiedział zróbcie awans za dużą cenę, no trudno. Najwyżej Widzewowi nie zostanie pieniędzy, nie będzie za 5 lat miał, nie wiem, za co kupić innych zawodników, ale tak na jej miejscu chyba bym zrobił tak samo. Problem jest w tym, że ci ludzie, którzy ją zatrudniali, chyba nie wiedzieli do końca, czego oczekują od nowego prezesa. A czy jej praca już tak dla nas, dla kibiców Widzewa, czy ona jest warta, ta praca, około 500 000 rocznie? Trudno mi powiedzieć, żeby było coś spektakularnie więcej zrobionego niż na przykład za czasów Przemysława Klementowskiego, twojego ulubieńca, który nie zarabiał nawet złotówki. No i tu pytanie, jak różne będą wydatki za 2019 rok, jak różne będą wydatki w porównaniu do 2018 roku. To mnie strasznie ciekawi. Chciałbym ją ocenić, Martynę Pajączek, na podstawie twardych danych, bo takie plotki, jakie się słyszy, to no okej, ja też je słyszałem i też mi włos się jeży na głowie, ale dopóki tego raportu nie będzie, no to tak oficjalnie jej zgonić nie można. Natomiast będę się chciał dowiedzieć wielu rzeczy. Niedługo, mam nadzieję, będę z nią rozmawiał tak, jak rozmawiałem 3 miesiące po jej zatrudnieniu. Tam wiele rzeczy było umówionych, a ja bym teraz chciał wyłuskać, co konkretnie zostało zrobione, bo może zostało zrobione coś, czego my na pierwszy rzut oka nie widzimy. Nie wiem, czy też ci się tak, Michał, wydaje, że gdyby wszystko na boisku zagrało, to nikt by się nie spierał o to, za ile pieniędzy to zostało zrobione, ani czy wszystko dookoła działa, gdyby działał sport. No nie wiem, to pewnie masz rację, ale też pewnie zależy w jakim stylu i na ile kolejek przed końcem, bo gdybyśmy to pewnie wygrali, powiedzmy 3-4 kolejki przed końcem, zapewnilibyśmy sobie awans, to pewnie rzeczywiście byłoby tak, jak mówisz. Natomiast użyłeś takiego słowa, które moim zdaniem w ogóle jest klucz problemu związany, taki problem, który jest związany z Widzewem od wielu lat, plotki. Faktycznie jest tak, że my większość rzeczy, które do nas docierają, do kibiców, to są właśnie plotki, jakieś takie głosy, że ktoś coś powiedział i tak dalej. I rzeczywiście, jak się tak zastanowić nad Martyną Pajączek, no to jak wyglądają fakty, to my nie wiemy, bo pewnie byśmy się w jakimś sensie przekonali, gdyby chociażby ten raport się ukazał. Natomiast ja nie wiem, czemu ten raport się nie ukazuje. W związku z tym no rodzą się liczne plotki i to właściwie widzę w ogóle jest na plotkach oparty, bo albo na domysłach, a wiem, że to jest środowisko też, co przykre, bardzo podzielone. Tam są różne frakcje, różne opcje i oczywiście każda opcja mówi, że jest najlepsza, a ta druga frakcja to jest zła. A tak naprawdę trudno powiedzieć, o co chodzi. Też zauważyłem, że kibice też się jakoś tak pozycjonują po którejś ze stron konfliktu i do nich to nic nie dociera. Jak jest czarne albo białe, tak troszeczkę jak z polityką, że są dwa obozy i się nawalają albo tam trzy. I tak mam wrażenie, że w Widzewie trochę jest.
Niemniej, jeżeli chodzi o prezes Pajączek, no to troszkę jest mimo wszystko, Bartku, dziwnie, no bo jakichś takich sukcesów nie widzę. No może, łudzę się, że są jakieś takie zakulisowe, natomiast miałem okazję słuchać wywiadu z prezes Pajączek, który był w oficjalnym radiu. Przyznam się, że nie dałem rady całego wywiadu wysłuchać, bo to było jakieś takie moim zdaniem lanie wody i zero konkretów. No i tam padło między innymi magiczne słowo COVID, że tam parę rzeczy się nie udało zrobić, bo COVID. No to jest takie proste usprawiedliwienie moim zdaniem. Zresztą widzimy, co się działo ze strojami, no ale wczoraj wieczorem szczęśliwie okazało się, że rzeczywiście z firmą Kappa podpisaliśmy umowę. No jakoś późno, no ale może lepiej późno niż wcale. No gdyby tej umowy nie było, a przypomnijmy, że prawdopodobnie mamy tydzień do rozpoczęcia nowego sezonu, no to byłby jakiś skandal i się zgodzę, że wiele rzeczy nie widać i to też jest problem. Dlaczego się tego nie komunikuje? Dlaczego wprost się nie mówi kibicom o tym, jakie są wydatki, jakie są przychody, na co wydaliśmy pieniądze, co zrobiliśmy dokładnie? Jak macie jakiś problem, to od razu to jakby no, te wszystkie plotki ucinamy faktyczną informacją. Oczywiście, no, ale to ja już mówiłem tutaj kiedyś o tym, że po prostu my mamy jakieś takie... Dziwnie jakoś tak widzę, wie, to wygląda, że się pewnych rzeczy nie ujawnia, a poza tym wiem, co chciałem powiedzieć, że kibice są fantastyczni, w momencie teraz będą fantastyczni, kupujcie karnety i tak dalej, natomiast ja mam wrażenie, że na przykład coś takiego jak społeczność widzewska jest po prostu frazesem, to są jakieś puste słowa, które kompletnie nic nie znaczą, bo kibice tak naprawdę nie mają nic do opowiedzenia, zresztą ja też jakoś tak obserwuję, że kibice też się dzielą na lepszych, gorszych. Więc to jest w ogóle trudny temat Widzew Łódź i ta społeczność widzewska i to wszystko, co się wokół klubu dzieje. No prawda jest taka, że ja uważam, że stoimy w miejscu, my się kompletnie nie rozwijamy. Od momentu, kiedy jest nowy stadion, to naprawdę niewiele zrobiono. No też bardzo żałuję tego, że tak naprawdę takiej mody na Widzew, trudno użyć też słowa moda, no bo to już trwa jakiś czas, ale takiego zrywu widzewskiego, takiego pospolitego ruszenia, no to ja sobie nie przypominam, jak mówię, te 20 lat chodzę na Widzewi, no pamiętam mecze, gdzie było nas 600 sztuk na Mechaniką Radomską bodajże, było nas okolice, nie wiem, 3-4 tysięcy nawet na Ekstraklasie. Było 5 tysięcy, tak mi się wydaje, że to była taka baza kibiców, którzy są zawsze wszędzie, co by się nie działo, to tak 5 tysięcy, a teraz mamy potworną górkę. Znaczy potworną, w sumie dobrze, to potworna to może nie jest zbyt fortunne słowo, ale no mamy dużą górkę kibiców takich trochę uśpionych, którzy się obudzili, trochę nowych, bo żeśmy przejechali, to było bardzo fajne, żeśmy przejechali całe województwo w tych meczach, czwarta, trzecia liga i to tak trochę samo się wykorzystało, mam wrażenie, że kibice zrobili dobrą atmosferę na tych meczach, tak. Widzew przyjechał, wygrał i ci ludzie z Tomaszowa Mazowieckiego, z Rawy Mazowieckiej, ze Skierniewic, z nie wiem, no z Aleksandrowa Łódzkiego i tak dalej, oni wszyscy na ten Widzew, na stadion Widzewa po prostu zawitali, bo jest fajnie, no i się przekonali, że na tym stadionie jest jeszcze fajniej niż podczas meczu Lechia Tomaszów Mazowiecki Widzew Łódź na przykład. No i to jest super i mam wrażenie, że wszystkie błędy na poziomie organizacyjnym, na poziomie właściciela, prezesa, wszystkie błędy tutaj bardzo dużo kosztują. Kosztują ten właśnie zryw, że ten zryw się trochę będzie osłabiał. Ja widzę tutaj, jesteśmy na żywo, to mogę powiedzieć, że Widzew sprzedał na ten moment 1151 karnetów, a sprzedaż trwa bodajże około godziny. Więc no to jest gigantyczny wynik i bardzo fajnie, że Widzew żyje, że kibice Widzewa żyją, że mimo że to wszystko wygląda troszeczkę słabo i teraz prawdopodobnie będziemy wchodzić na co drugi mecz i też będzie pewnie sporo zadowolonych, a ceny zostały te same, przypomnę, więc te okoliczności sprzedaży karnetów nie są wymarzone, nie są takie jak zawsze, a mimo to tych sprzedanych karnetów jest bardzo dużo jak na pierwszą godzinę sprzedaży. No i wszystko to jest świetne, tylko pytanie, jak długo to będzie trwało. Ja się strasznie martwię tym, że fatalne decyzje, jakieś takie no, dyletanctwo, taka byle jakość na poziomie zarządzania klubem, no, przełoży się na to, że tę modę stracimy i będzie trudno do niej wrócić. Bardzo trudno, wydaje mi się, no ale mam nadzieję, że jak najwięcej będzie takich kibiców jak my, uzależnionych. Tutaj widzę, że Piotr
Arendt na Twitterze napisał: marudziłem, że nie przedłużę, a zrobiłem to w minutę. Jestem uzależniony. No, też możemy to samo powiedzieć. Kiedyś też ciebie słuchałem w jednej z audycji i też powiedziałeś, że po prostu jesteś uzależniony. To jest nasza heroina i tak sobie żyjemy od dawki do dawki, a możemy narzekać na dealera i tak po tę działkę skoczymy. To jest piękne, tylko pytanie, ilu jest takich naprawdę uzależnionych, a ilu chodzi na Widzew, bo po prostu chodzi od jakiegoś czasu i po prostu ci, którzy są uzależnieni, którzy chcą te dawki mieć jak najlepsze, no boją się po prostu, że tych uzależnionych będzie mniej niż mogłoby być. Nie wiem, czy masz takie samo wrażenie, że po prostu znaleźliśmy się w strasznym momencie, jeśli chodzi o poziom sportowy, bo byliśmy na 5. poziomie rozgrywkowym, później na 4., na 3., teraz na 2. I tutaj pod tym względem upadek i to wszystko fatalnie, ale pod względem kibicowskim to są najlepsze lata w historii Widzewa, 110-letni i po prostu to się może zepsuć. No, trudno się nie zgodzić. Ja wręcz twierdzę, że po prostu największą wartością Widzewa są kibice właśnie i w ogóle bez kibiców tu nic by nie było. Bo też często tak jest, że różne akcje organizują kibice. Ja nie widzę w ogóle żadnych inicjatyw takich, które utkwiłyby mi w pamięci ze strony klubu. Występuje potem jeden czy drugi prezes, w zależności od tego, kto jest prezesem, mówi, jaka to fantastyczna społeczność, dla mediów się wypowiadają ci prezesi, natomiast nie widzę żadnego tutaj marketingu w Widzewie, nie widzę biura prasowego w Widzewie, ja nic nie widzę w Widzewie, poza jakimiś takimi mglistymi planami na przyszłość, o tym mówieniu, że będzie pięknie. Teraz pewnie docierają do ciebie też takie informacje, że podobno gdzieś na horyzoncie pojawił się jakiś inwestor, to znaczy władze Widzewa teraz doszły do wniosku, że jednak inwestor jest niezbędny dla rozwoju klubu. No też to różnie z tym bywało, bo jakoś wcześniej nie wszyscy chyba byli tak zgodni co do tego. No i tak trochę mam wrażenie, że teraz będzie grane na inwestora, że tutaj robimy to, tego nie możemy zrobić, bo inwestor przyjdzie, to nie będziemy pewnych kroków podejmować. Nie wiem, to jest takie trochę dziwne, natomiast twierdzę, że Widzew ma fantastycznych kibiców i to jest największa wartość. Ten klub nie istnieje bez kibiców, bo działacze się zmieniają, piłkarze się zmieniają, kibice pozostają. Myślę, że to jest plon też, ci kibice są jakby pokłosiem tego, że przyprowadza się dzieci na stadion. Ja też, moja córka jeździła na Widzew od najmłodszych lat. Bo powiedzmy sobie szczerze, poza Łodzią, w jaki sposób Widzew ma zdobywać kibiców teraz? No, na pewno nie wynikami sportowymi. Tak wygląda ta sytuacja w tej chwili. Natomiast nie wiem, czy Bartku, jest ci coś wiadomo na ten temat, natomiast zaraz wejdę, bo gdzieś czytałem tutaj jakąś taką dosyć sensacyjną informację na Twitterze Radia Widzew, że podobno Łukasz Broś wraca do Widzewa, ale nie ma chyba na innych stronach. Jeżeli ktoś z, czy ty Bartku, czy ktoś ze słuchaczy mógłby to zweryfikować, to bylibyśmy wdzięczni. Satori 8, Piknik 1910, Siemka w opisie napisał, że właśnie Łukasz Broś będzie grał w Widzewie. No wiesz co, łączyłem się teraz z tobą i tak jakoś dzisiaj nie śledziłem tych zakulisowych jakichś tam infosków, więc nie mogę tego potwierdzić. O to, żeby napisał, skąd takie info, czy to jest po prostu gdzieś usłyszał na zasadzie plotki, bo rzeczywiście... Chciałbyś Łukasza Brozia w Widzewie? No wiesz co, no nie wiem, mam taki problem, bo generalnie nie wbrew pozorom o to, że poszedł do Legii, że tam rzucono mu koszulkę z wyciętym herbem, ale wydaje mi się, że znaczy, ty widzisz, to jest też taki temat na dłuższą dyskusję, dlatego że nic... Ja nie bardzo wiem, jak my chcemy budować jaki zespół, bo nie wiem, czy my chcemy na młodych stawiać, czy na obcokrajowców. Jak kilka miesięcy temu słuchałem wywiadu z Rafałem Pawlakiem, bodajże w Radiu Łódź. No wiadomo, Rafała Pawlaka nie ma. Nie wiem, co też sądzisz o Rafale Pawlaku właśnie, bo ja uważam, że taki jeden kozioł ofiarny to jest Rafał Pawlak. Oczywiście nie oceniam jego pracy, jego transferów jakoś mega pozytywnie, natomiast wydaje mi się, że właśnie Rafał Pawlak dostał najbardziej po głowie za to, że to się nie udało, więc wszystko co złe to Rafał Pawlak, a inni są po prostu znakomici. Natomiast co do Łukasza Brozia, nie wiem, no to zależy jaka jest koncepcja. Na pewno taki doświadczony zawodnik by się przydał, ale po pierwsze słyszałem, że Łukasz Broś miał jakąś poważną kontuzję kolana. No, ale tak, więc zadła krzyżowe zerwane bodajże na początku poprzedniego sezonu. Miał bardzo dobrą formę przed
tą ale grał teraz, ale... czy nie grał? Kiedy on ostatnio ale teraz, grał? Teraz nie grał. Cały sezon praktycznie stracił. A no to czyli jest niewiadomą. Ma lat 34 albo 35, więc już jest... 35 dosyć... skończy w grudniu. No właśnie, więc już jest zawodnikiem dosyć w zaawansowanym wieku. Nie wiem, no poza tym podejrzewam, że to nie jest piłkarz, a nawet jestem przekonany, który będzie jakieś małe pieniądze kosztował. Oczywiście jeżeli tu przyjdzie, to powie, że kochał Widzew i tak dalej, a Legia to tylko była nic nieznaczącym epizodem. Żartuję. Trochę jak facet, który zdradzi, albo odwrotnie, jak kobieta, która zdradzi faceta i mówi, że to nic nie znaczyło. To facet tak mówi z tego, ale nie wiem. No tak, bo dla kobiety pewnie zawsze coś znaczy. Tak, tak. Pani, słyszałem, ja ci to wszystko wytłumaczę, to nie jest tak, jak myśli. Więc Łukasz Broś może tak powiedzieć od razu, to nie jest... Ale tak, dla ciebie to nie jest problem, taka zdrada do Legii. Znaczy ja nie wiem, czy to jest zdrada. Ja wiesz, ja już od pewnego czasu dłuższego traktuję piłkarzy jako zawodników, no właśnie zawodowców i po prostu zawsze z dystansem patrzę na to, co oni mówią, jeżeli chodzi o to, że wyrażają miłość do klubu, dlatego że no, ja uważam, że piłkarz powinien w ogóle nie gadać głupot, że tam kogoś kocha, a kogoś nie, bo życie piłkarza różnie się toczy. Widzew, Łukasz Broś odchodził w takim momencie z Widzewa, gdzie ten Widzew się sypał totalnie, więc no nie wiem, ja wiem, że kibice mają pretensje, że odszedł do Legii, no ale nie wiem, no Legia jest topowym klubem, wiem, że to niepopularne, natomiast to, co mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o Łukasza Brozia, co mi się nie podobało, jak był w Legii i na przykład co podobało mi się o Kuby Wawrzyniaka. Kuba Wawrzyniak po pierwsze zawsze wypowiadał się dobrze o Widzewie, nawet dla mediów legijnych, że ma szacunek do Widzewa. Nie elkował za bardzo, natomiast Łukasz Broś tak, stał się takim neofitą. On bardzo szybko zaczął elki pokazywać i mówić, jak on tą Legię kocha i tak dalej, więc pod tym względem nie. Natomiast nie mam zdania, wydaje mi się, że to jest ryzykowne sprowadzanie Łukasza Brozia, jak my nie wiemy, w jakiej on jest formie. No, sport to jedna sprawa. Wiemy, że Łukasz Brosiak jest w formie i był młody przynajmniej, to nam kibicom Widzewa prezentował się z dobrej strony. Natomiast ja, wydaje mi się, o teraz jeszcze przerwę sobie sam, wypowiedź na stronie goal24.pl było napisane 17 lipca, że Łukasz Broś ma propozycję z Fortuna pierwszej ligi, drugoligowy Widzew Łódź jest wstępnie zainteresowany jego usługami, więc skoro 17 lipca zostało to no, napisane, to być może... Znaczy ja słyszałem, że to był zaciąg, nie wiem Bartku, czy to słyszałeś, że to był człowiek na liście życzeń Rafała Pawlaka, że tam parę nazwisk się pojawiało i między innymi Łukasz Broś. No wpisałby się w Rafała Pawlaka jakąś tam wizję, no bo raz, że ma 34 lata, dwa, że jakieś tam problemy, no nie szukaliśmy piłkarzy głodnych sukcesów, tylko już takich raczej w stylu Huberta Włąkiewicza, więc no mówisz, że się Rafałowi Pawlakowi dostało. Ja się zgodzę, że on trochę się stał kozłem ofiarnym i nie lubię takich sytuacji, w których szef zawala, jego pracownik też zawala, ale leci tylko pracownik i wszystko jest na jego głowę tak spada, to wszystko jest tak zrzucone na tego kozła ofiarnego. Natomiast sam sobie Rafał Pawlak pewnie na te opinie zapracował, skompletował zimą i trochę latem taką kadrę, że po prostu ale nie wytrzymał. Ale to też jest, Bartku, trzeba byłoby, o właśnie, jeżeli będziesz pamiętał, to mam taką prośbę do ciebie, bo gdybyś rozmawiał z prezes Pajączek, no to żebyś podpytał też o Rafała Pawlaka, jak to wyglądało z perspektywy pani prezes, no bo jej się chyba dobrze współpracowało z Rafałem Pawlakiem. Natomiast ja mam w ogóle taką teorię, jeżeli chodzi o tą całą wiosnę u nas, że ona nie jest chyba odosobniona z tego, co wiem, że po prostu nasi piłkarze w naszym klubie uznano, że nie będzie restartu ligi po tym koronawirusie i wszyscy się przygotowali na to, że no właściwie my już jesteśmy w tej pierwszej lidze, bo no właśnie tutaj chciałem się ciebie zapytać też o kolejną kwestię. Rafał Pawlak winny, natomiast no chodzą takie słuchy, plotki, że piłkarze byli źle przygotowani, natomiast trenerzy, którzy przygotowywali tych piłkarzy, nadal są w klubie. Poleciał trener Kaczmarek, a trenera tam chyba Włodarka i Migdała, zwłaszcza nie można zwolnić, no bo oni też mają kontrakty, więc trzeba byłoby im odszkodowanie płacić. Jeżeli prawdą jest, że piłkarze byli źle przygotowani i teraz nadal pan Migdał ich przygotowuje, no to trochę tak brzmi jak z horroru, no bo to strach się bać. No nie wiem, czy byli źle przygotowani, bo ja już na ten temat się też wypowiadałem, że ze Zniczem wyglądali w 80 minucie lepiej niż w drugiej czy trzeciej. Ja wiem, że piłka nożna nie polega tylko na tym, żeby 90 minut wybiegać, ale żeby mieć też
wydolność taką, znaczy źle powiedziałem, wydolność, mobilność na pierwszych metrach, żeby odskoczyć. To jest taka gra, gdzie to przyspieszenie, właśnie te pierwsze metry są najważniejsze i tego, wydaje mi się, bardzo brakowało w niektórych meczach. Widziałem to najlepiej na przykładzie Bartłomieja Poczobuta, który był klepany niemiłosiernie chociażby w meczu z Elaną Toruń i być może tu coś zawiodło, tylko pytanie, na ile jest to wina trenera przygotowania fizycznego, a na ile wina samych piłkarzy, którzy, no, z jednej strony widzieliśmy zdjęcie Folsztyńskiego, który gdzieś tam z piwkiem, czteropakiem i chipsami, lejsami wsiadał do auta podobno, tak jak piszą kibice, dzień przed rozpoczęciem treningów. No ja nie uważam, że piłkarz nie ma prawa się piwa napić, może dla, nie wiem, dla kogoś, dla kolegi kupował, to absolutnie nie zamierzam właśnie, wchodzić. To też nie mamy, wiesz, bo to nie ma takiej pewności, oczywiście. Być jasne, może, tylko to podejście... Ja też kupuję, widzisz, piwo, a nie piję piwa, no to co to? No tak, no nie jest to jakiś, nie Proszę, wiem... kupuję, a nie wciągam, tylko piorę, więc wiesz, no to o niczym nie świadczy. I pewnie jeszcze nie ty pierzesz, może córka. Gonisz do roboty pewnie. Natomiast no, ja nie zaglądam nikomu w koszyk i jak się kto prowadzi, to już jest jego sprawa, tylko pytanie wtedy, czy obciążać trenera do przygotowania fizycznego, czy zawodników, którzy na przykład no, w osobie Mateusza Morzenia... Tak mi się tak, wydaje. No, ale nie, no, nie wiem, będzie im garnek zaglądał w domu, nie? To też jest... No, z drugiej strony też słyszałem takie głosy, jak piłkarz może się źle przygotować do sezonu, jak wiesz, sam o siebie musi dbać, jak widzi, że ma, no, nie wiem, nam za ciężko czy coś, sam powinien reagować, nie, jest zawodowym ale są piłkarzem. Też trenerzy od przygotowania fizycznego. Ja w ogóle uważam, że my żyjemy w jakichś takich chorych czasach, bo kiedyś był trener i asystent i ci piłkarze byli świetnie przygotowani, a teraz jest trener 58 asystentów i każdy od czegoś innego, analizując laptopem, zakładają im te staniki, jak ja to nazywam, a potem przyjeżdża Skra Częstochowa albo inna Legionowia i nas po prostu ogrywa. Kluby, które mają tam jakiś, wiesz, budżet śmieszny przy naszym i jeszcze na dodatek część piłkarzy chodzi do pracy, więc ja, to są jacyś tacy trenerzy, analitycy, no to nie był ten poziom rozgrywkowy, żeby aż tak analizować te drużyny, no ale być może ja się nie znam, ja jestem i starszej daty i wydaje mi się, że w piłce nożnej to głównie trzeba mieć serce do gry, wolę walki, a jakoś tego nie widziałem u naszych zawodników. A no ten propos Rafała Folsztyńskiego, to właśnie co o nim sądzisz? I, no bo o Radwańskim wiemy, dla mnie Radwański nie powinien do Widzewa wracać, ale też nie powinni go puszczać za porozumieniem stron, bo gościu robi jakieś dziwne akcje, natomiast podobno Folsztyński też nie chce u nas grać. No to jest temat na właśnie taką dyskusję o charakterze, moim zdaniem. Czy na przykład Adam Radwański to jest osoba, która charakterologicznie pasuje do tego klubu, bo widzimy, że już drugi raz w swoim krótkim życiu, jakby nie patrzeć, młody chłopak, wypina się tyłkiem na Widzew. Ja pamiętam jeden wywiad jego, jak przychodził od razu do Widzewa, chyba za pierwszy nawet. Razem, tak, za pierwszym razem, że przychodzi do Widzewa chłopak i mówi, że jego marzeniem jest powrót do Wisły Płock. No to masz takie uderzenie trochę siarczyste w policzek, że jak może ktoś przychodzić do Widzewa i mówić, że dla niego marzeniem to jest gra w Wiśle Płock i chciałby tam wrócić. No teraz też był kupiony do Widzewa za gotówkę, Wisła Płock miała możliwość cały czas, ma wykupienia go za naprawdę niewiele więcej, to znaczy my więcej wydaliśmy. To są też jakieś dziwne kwestie z tym jego kontraktem. No tak, bodajże za 250 tysięcy złotych może odejść do Wisły Płock, a za 150 albo za ponad 100 coś z hakiem został kupiony do Widzewa. No to jaki tutaj jest sens, skoro inwestujemy w niego, płacimy mu, planujemy budować na nim przyszłość, bo pewnie wielu osób tak myślało, a z drugiej strony nie mamy żadnej podstawy do tego, by twierdzić, że on nie wywinie jakiegoś numeru i ta Wisła Płock go nie sprzątnie za czapkę gruszek. No, Mirosław Leszczyński robił, z tego co pamiętam, ten transfer Adama Radwańskiego i to też była zabawna sytuacja, bo Mirosław Leszczyński ściągał go do Widzewa z Wisły Płock, a dyrektorem sportowym wtedy Wisły Płock był Łukasz Masłowski, który ostatecznie trafił do Widzewa. No i robił ten transfer jako dyrektor Widzewa i Wisły Płock praktycznie jednocześnie trochę na rozkraku. No i ten transfer naprawdę taki lekko dziwny. I teraz z perspektywy czasu wydaje mi się, że słusznie mieli obawy ci, którzy się na ten transfer tak trochę zapatrywali niezbyt optymistycznie, no bo okazuje się, że ani na Radwańskim nie zbudujemy wielkiego Widzewa 3-0, ani nie, nawet w pierwszej lidze sobie nie pogramy z Radwańskim w składzie, więc tutaj wygląda to dosyć słabo. Dla mnie tacy piłkarze nie powinni grać w Widzewie, ja bym w ogóle selekcjonował piłkarzy też pod względem właśnie
charakteru. Dla mnie charakterem Adam Radwański do Widzewa nie pasuje po prostu. No. Jeżeli ktoś ma taką fetę po, nie tylko po blamażu, jednym z wielu blamaży w tej ostatniej rundzie, po tym jak kibice, no prawdopodobnie ja tego nie widziałem, ani nie widziałem tego też na filmie, ale podobno tak było, że dostał od jednego z kibiców, później świętuje, jak gdyby mu się nic nie stało, więc nie wiem, czy został tak strasznie, strasznie dotkliwie pobity i znieważony. Ja pamiętam, że Adam Radwański dostał też brawa na stojąco po meczu ze Stalą, Stalowa Wola, i wydaje mi się, że więcej osób wtedy klaskało i go podziwiało, niż później go zaatakowało fizycznie. W sumie no, tam no z 9 tysięcy osób. To było, no wiadomo jak to jest. A tu jedno. Z tą psychologią tłumu, no to już pisano o tym książki z Lebonem na czele. Natomiast Adam Radwański, się zgadzam, no oczywiście, że nie pasuje. Ja w ogóle byłem sceptyczny, kiedy usłyszałem, że do nas wraca, bo pamiętajmy, że też poszedł do Rakowa Częstochowa, tutaj go w Widzewie przekonywano, żeby został, on w ogóle nie miał takiego zamiaru. No potem pojawił się po raz drugi. Gościu taki, no chyba, no rzeczywiście, no jak myśli tylko, żeby grać gdzie indziej, a Widzew to jest dla niego jakimś taką odskocznią tylko, no to też jest prawda o tym, co mówisz, że my jednak powinniśmy sprawdzać tych zawodników pod względem charakterologicznym, ale to jest na razie tyle warte, co tutaj nasze gadanie, to znaczy w klubie też słyszę zawsze już parę razy, że czy Rafał Pawlak, czy inni ludzie wypowiadali się, że to muszą być zawodnicy, którzy charakterologicznie pasują do Widzewa, no i widzimy, jaki jest efekt. Ja jakoś tych zawodników za bardzo nie widzę, no ale wiesz, no Widzew jest w ogóle specyficznym klubem, dziwnym, nie chcę marudzić, kocham ten klub, natomiast patrzę z jakąś taką coraz większym zwątpieniem w to, co się dzieje, i ja nie widzę tu żadnej koncepcji. Zmiany ciągłe trenerów, zmiany prezesów, zmiany koncepcji, jest tak, jest ma, zagraniczni mają przychodzić, mają nie przychodzić, nagle Krzysztof Stanowski się objawia, nagle zaczyna interesować się Widzewem, pisze na Twitterze, jaki to stadion Widzewa jest ładny i tak dalej, zupełnie na pewno przez przypadek, bo nie chce swoich zawodników tutaj wcisnąć, no więc na to trzeba patrzeć, wiesz, tutaj jest bardzo delikatny, ale myślę, że też jest kwestia tych menadżerów piłkarskich, którzy się kręcą wokół Widzewa, którzy mają w nosie dobro klubu, tylko po prostu chcą wcisnąć tutaj swoich zawodników, a zauważ, zmiany tych zawodników ciągle są co rundę, a potem się okazuje, że powiedzmy na 5 zawodników jeden, może góra dwóch się sprawdza, reszta nie, i potem szukamy znowu, no, od nowa. No jest to problem. Ja słyszałem, że to jest jeden z powodów, dla których Łukasz Masłowski pożegnał się z Widzewem. To znaczy Martyna Pajączek tak nieoficjalnie oczywiście stwierdziła, że no tutaj nie chce mieć Widzewa, którym co chwilę będą zmiany. No pytanie, czy jej się udało, ale przynajmniej rok temu nie chciała. Takiego, w którym zatrudniamy pewnych piłkarzy, właśnie płacimy te prowizje menedżerskie, a za pół roku, rok będzie trzeba znowu robić rewolucję, a za rok znowu kolejną. No i wiadomo, że wielu menedżerów raczej będzie sympatycznie do tego podchodziło, ale niekoniecznie to będzie opłacalne dla Widzewa. No, takie było założenie, nie wiem na ile się to założenie ostatecznie sprawdziło. To, co mówimy o Radwańskim, też mi to pasuje do dyskusji o Broziu, bo ja ogólnie uważam, trochę też idę w twoim kierunku, że już tak się pozbyłem takich naiwnych emocji, że piłkarze kochają ten klub tak samo jak my, bo to jest delikatnie mówiąc nieprawda. Natomiast uważam, że piłkarz, teraz Kamil Witczek na przykład, świetny właśnie przykład z dziś, że zmienił Brandby tam, gdzie był legendą, najlepszym strzelcem klubu, mimo że grał tylko 4 lata, to teraz dołączył do zespołu z Kopenhagi. No i kibice Brandby piszą cały czas w internecie: Judasz, sprzedawczyk, zdrajca i tak dalej, i tak dalej. Tak sobie myślę, że... Probierz akurat. Probierz, tak też. I myślę sobie, że naprawdę zawodnik, wybierając klub, ma, nie wiem, kilka tysięcy opcji do wyboru. Czy akurat musi wybierać te jedną czy dwie, które jakoś obrażają uczucia? Nie powiem, że dorosłych widzów, ale często dzieciaków. Ja pamiętam, że jak ja miałem kilka lat, czy 10, czy 12, to strasznie mnie bolało. Na przykład odejście Jakuba Wawrzyniaka, Bartka Grzelaka do Legii, później Łukasza Brozia trochę mniej, ale to zwłaszcza wśród najmłodszych kibiców, to tak działa strasznie, strasznie poniżająco. Wiemy, że no, młody kibic nie wie, co to jest
praca, czy tam płacą lepiej, czy nie, że to jest ich zawód i tak dalej. No, myśli emocjami, myśli sercem, widzi świat romantycznie i to dla tych młodych kibiców jest pewnie najgorsza wiadomość, jeżeli opuszcza twój zawodnik, twój ukochany klub i odchodzi do największego rywala. I myślę, że nie jest jeden klub, nie, przepraszam, jest wiele klubów, do których można dołączyć, a Widzew, widząc takiego zawodnika jak Łukasz Broś, no myślę, że Łukasz Broś też nie jest jedynym zawodnikiem, którego można zatrudnić. Jeżeli można wybrać, a jest taka możliwość, jest wolny rynek, można tych piłkarzy zatrudniać, naprawdę na pęczki jest ich mnóstwo i zdolnych w niższych ligach i młodych i być może na zagranicę się trzeba otworzyć. Jeżeli jest taki wybór, jest taka możliwość, jest taka szansa, to raczej bym nie szedł w kierunku tych zawodników, którzy się kiedyś, delikatnie mówiąc, no, nie przysłużyli najmłodszym kibicom Widzewa, czy w ogóle kibicom Widzewa i odeszli do Legii, pokazywali Elki. No po prostu możemy zatrudnić innych. Dlaczego się ograniczać do Brozia? Dlaczego zamiast Brozia nie wybrać jakiegoś innego chłopaka, który pewnie więcej by nie zarabiał, gorzej by nie grał, a dłużej może by pograł. Może by się go udało sprzedać, bo to też jest wkurzające, że Widzew 5 lat się reaktywuje, najdroższym transferem wychodzącym to nie wiem, czy nie jest Karol Stanek. No to też jest trochę paradoks, że mieliśmy przegląd niższych lig idealny i mogliśmy tutaj naprawdę przeczesać cały rynek, a nikogo do Widzewa nie ściągnęliśmy takiego, żeby na nim po prostu zarobić. No bo może to nie, może to jest celowe, bo ja mam wrażenie, że zarabiają na Widzewie różni menadżerowie i to jestem przekonany, że zarabiają niemałe pieniądze. To jest kwestia tych podpisywanych kontraktów, takich, a nie innych. To, o czym mówisz. Natomiast jeszcze, jeżeli chodzi o Brozia, no zgadzam się, tak, ja to tutaj generalnie no, powiedziałeś o tym bolącym sercu. Ja w ogóle uważam, że kibic to jest fantastycznie kocha, bo to jest bardzo czysta miłość. Miłość taka prawdziwa do jednego klubu. No i się przeżywa, to jest takie trochę złamane serce. Ja pamiętam też, jak byłem młodszy, przeżywałem. Zresztą jak Tomek Łapiński odszedł do Legii, byłem już dorosłym człowiekiem, ale to mnie tak bolało serce. No 12,5 roku grał. Ja nie miałem do niego pretensji, bo tam była sytuacja w Widzewie taka, że on rzeczywiście chyba musiał odejść. Chwalić Boga, no może nie, głupio tak mówić, może nie Boga, no ale Tomek zagrał tam 3 mecze tylko po jednym w lidze, tam w Pucharze Ligi były takie rozgrywki i Pucharze Polski, nie szło mu w tej Legii. Na szczęście dla nas, bo jest naszą legendą, no ale wiem, o co chodzi, no to boli. Natomiast też, no ja mam zawsze gdzieś taką, wiesz, jest taka zadra, że jak ktoś chce tutaj wrócić, ale odszedł stąd, no to Łukasz Broś, wiadomo, że nie przyjdzie tutaj, jakby przyszedł to, że ten Widzew kocha, tylko że na zasadzie no dostał dobrą ofertę. I tyle, no właśnie. Ja jeszcze się zastanawiam. I tyle, natomiast tak, proszę. A wiesz co, przerwało nam chyba lekko połączenie, dlatego się wciąłem, myślałem, że skończyłeś wypowiedź, przepraszam, jeśli przerwałem. Nie. Trafiłem na wypowiedź José Mourinho dzisiaj i ona jest chyba też taka ciekawa w kontekście tej dyskusji o tym, o mentalności zawodników, o ich charakterze, bo José Mourinho powiedział tak, muszę dostosować się do tego, kim są teraz młodzi zawodnicy. Lampard w wieku 23 lat był mężczyzną. Obecnie piłkarze w wieku 23 lat to nie mężczyźni, tylko bachory. No i tak sobie patrzę na Adama Radwańskiego, jego zachowanie, to, że przysłał L4, to, że nie stawił się jak facet na treningu, to, że nie, no nie wziął tego wszystkiego na klatę i nie ciągnie tego Widzewa, skoro dano mu tu szansę już 2 razy. Nie. Tylko tak trochę jak bachor. Mam takie wrażenie, że nawet Patryk Woloński, do którego pałam dużą sympatią i bardzo go szanuję za to, że wrócił w momencie, w którym odrzucało klub wielu dużo, dużo gorszych zawodników, jak nawet, kurczę, jak miał ten napastnik właśnie z Warszawy, Tomasz Hałas bodajże. No to Tomasz Hałas potrafił. Ale nie jest to zdeklarowane. No i pewnie dlatego odrzucił, no ale mimo wszystko duże pieniądze, duża marka i nie tylko on, wielu takich było zawodników, którzy odrzucało. Wtedy Widzew Wolański wrócił, chociaż tak naprawdę miał oferty z pierwszej ligi, z ekstraklasy były zapytania, wrócił do trzecioligowego Widzewa. Byłem na no meczu już go nie ma. No już go słyszałem, nie ma. No. Że się akurat, ale to jest też taki paradoks, bo słyszałem, że Patryk Wolański, no wiadomo, że miał problemy tam takie, no chłopak kontrowersyjny, tak to nazwijmy. Natomiast słyszałem, że odkąd urodziło mu się dziecko i tak dalej, to on w ogóle wydoroślał, jakoś poważnie podchodził też do treningów i tak dalej. No i zobacz, go nie ma. Też trochę tak się nad tym Wolańskim zastanawiałem. Wczoraj słuchałem z nim rozmowy, chyba gdzieś już sobie odsłuchiwałem na Spotify właśnie w naszym radiu.
Fajna rozmowa. No i tak też mi trochę go szkoda było, bo jednak no, ja wiem, że jest Pawłowski, Wojtek fajny i tak dalej. Natomiast no, Patryk jak słabiej grał, to siedział na ławce, posadził go trener Kaczmarek. Natomiast zobacz, była wiosna fatalna. Cała obrona grała, cała defensywa grała bardzo słabo. Wojtek Pawłowski też za wiele nam nie obronił. Nie dano szansy temu Wolańskiemu. No i to jest taka historia smutna. Właśnie związana z Widzewem, że tych ludzi jakoś się nie bardzo szanuje, nie bardzo chce im się dać drugą szansę, daje się drugą szansę Adamowi Radwańskiemu, ale może to też wynika z tego, że na takim, cóż z tego, żeby został Wolański czy Mąka, no na nich nikt by nie zarobił, bo oni już są w klubie. No właśnie, a Widzewiaków tak traktuje się, jak mówię, od dawna, dawna. Na przykład dlaczego Michał Czaplarski nie grał na nowym stadionie Widzewa? Dlaczego Kamil Bartos, jak odchodził z Widzewa, to mu zaproponowano, że może sobie wziąć koszulkę ze swoim nazwiskiem, ale jak zapłaci 300 zł, chyba za 150 była do kupienia w sklepie, więc no, tego szacunku dla Widzewiaków bardzo mi brakuje od lat w Widzewie. No i jeżeli nie budujemy tego klubu właśnie dla Widzewiaków, nie traktujemy ich, no nie powiem, że z przywilejami, ale chociaż nie gorzej niż innych, no to tak naprawdę czego my oczekujemy? Kto za 10 lat będzie pamiętał o tym, żeby do Widzewa wrócić i się dla niego poświęcać? Tak jak poświęcił się chociażby Patryk Wolański. Chociaż jak mówię o tych Bachorach, to też trochę nie podobało mi się jego stwierdzenie, że kibice za dużo wymagają i tak dalej, że zawsze powinni ślepo tak, wspierać. Tak, ale to było wcześniej, teraz zdaje się już nie opowiada o takich rzeczy. Natomiast no tak to wygląda, no ale tak na koniec, bo chyba musimy kończyć. No to jest apel, którego pewnie nikt nie wysłucha, bo zdaje się, że władze Widzewa to się świetnie czują sami ze sobą. No to jest apel, no to jest po prostu kwestia budowania DNA widzewskiego. I wy, drodzy działacze, tego nie robicie. Ja wiem, że wy mówicie, tylko to się kończy na mówieniu. Ja też mogę sobie dużo rzeczy mówić, ale naprawdę zacznijcie szanować zawodników, którzy tutaj chcieli grać w klubie, chcą grać, coś zrobili. Zacznijcie budować jakąś tożsamość klubu. Nie da się budować tożsamości, tradycji, przywiązania do barw, jeżeli my co roku będziemy ściągać nowych piłkarzy, a ci piłkarze mają w nosie Widzew. Tylko oczywiście oni powiedzą, naiwny taki właśnie kibic Bartku, jak mówisz, jak się było młodym, to też się wierzyło, że przychodził piłkarz i mówił, o to ja w wielkim klubie jestem, znakomity jest Widzew i tak dalej. To wiadomo, że to takie kocopały opowiadają, no bo co mają mówić. Ale tylko jak się pojawi lepsza oferta, to oni skrzaniają z tego Widzewa. Fajnie napisał Łukasz, nasz słuchacz z Liverpoolu, o ile dobrze pamiętam, Łukasz Trzciński. Powrót taki jak Robak zdarza się rzadko. Szanujmy chociaż jego teraz. I to jest też fajna uwaga, że jak mamy takiego Robaka, którego, no takiego człowieka jak Robak, dawno w drużynie Widzewa nie było. Nie było idola, tego też brakowało bardzo. No to chociaż jego teraz szanujmy i szanujmy przyszłych Robaków. No i z takim apelem chyba możemy, niech Widzew szanuje Widzewiaków, z takim apelem chyba możemy się pożegnać, bo jest nas wielu, 1298 karnetów sprzedanych na ten moment, to jest niewiarygodna liczba. Oczywiście godziny. Ja teraz też kupię jako naiwny, natomiast na koniec więcej Widzewa w Widzewie, tak bym tego, bo tak więcej cukru w cukrze było dużo w poszukiwanym. Szwecja, przepraszam, Łukasz ze Szwecji. Ze Szwecji, pozdrawiamy też wszystkich słuchaczy w ogóle. No to tyle, no dbajcie o widzewskość, drodzy działacze tak zwani Widzewa, bo historia was rozliczy, jacy byliście. No, są kibice też starsi, nie są naiwni i ja z Bartkiem marudzimy, ale widzimy, co robicie, jak to wygląda, bo tak jak mówię, motto dajcie nam czas, który obowiązuje na Widzewie od czasów reaktywacji, no już się znudziło, no to ile można powtarzać, dajcie nam czas na wszystko. To już nie ma czasu, stoimy w miejscu. Nie bardalibyśmy czas, gdyby się coś faktycznie budowało, ale jak mamy dawać czas na nic nie robienie, na stanie w miejscu? No nie ma czasu na stanie w miejscu, nie będziemy dawać czasu na to, że tutaj się nic nie dzieje. No, jeżeli tak ktoś będzie coś budował... Wracamy do Mirosława Leszczyńskiego, a w ogóle na sam koniec, bo już chyba jesteśmy trochę po czasie, ale też... Zaczęliśmy później. Czasie, tak. Skąd wziął się Mirosław Leszczyński? Bo to jest taka, może ty wiesz, bo to jest taka rzecz, ja nic do człowieka nie mam, natomiast to jest postać, która mnie naprawdę autentycznie intryguje na Widzewie od czasów reaktywacji, bo nic o nim nie wiem. Jakoś kiedyś szukałem w internecie, też nic nie można wyszukać konkretnego. To jest jakiś sprzedawca podobno gdzieś, nie wiem, sklep spożywczy, out. No ale jakież on ma kwalifikacje, żeby być w takim klubie jak Widzew?
I chcę podkreślić, to nie jest, jak to się teraz modnie mówi, hejt do pana Mirosława, bo ja go w ogóle nie znam, być może jest to sympatyczny człowiek, a ja też jestem człowiekiem, który czasami coś powie, natomiast nie chcę nikomu zrobić krzywdy tak naprawdę. Jak ja wiem, że komuś nawet nieświadomie sprawię przykrość, to mnie jest jeszcze bardziej przykro. Natomiast no, intryguje mnie to, skąd się ten człowiek wziął. No, moim zdaniem to absolutnie nie jest już postać na pierwszą ligę, bo to też trzeba mieć rozeznanie w środowisku, wiedzieć co z czym się je. Natomiast no, mam wrażenie, że pan Mirosław Leszczyński nie bardzo tutaj potrafi się poruszać już na tym poziomie. Więc może to też jest wyjaśnić. Gigantyczna, bym powiedział, bo inaczej, świetny przykład do tego, że w Widzewie nie działa komunikacja, bo jak ktoś może być dyrektorem sportowym takiego klubu przez tak długi czas i nawet wzmianki w oficjalnych mediach nie było na ten temat. Kiedyś pamiętam, bo on udzielił... oficjalnie nie jest chyba, bo to wszystko jest jakieś takie... Ale jak był jeszcze, wiesz, zanim wpadł Murapol chyba, a później znowu po Murapolu jakoś działał, no i nie ma żadnej zmianki. Ja pamiętam, że kiedyś chłopaki chyba się z nim umówili na wywiad we dwóch, zrobili bodajże na oficjalną stronę klubu, długi jak jakaś, nie wiem, książka prawie, no ale się ten wywiad nie ukazał. No i nagle dyrektor sportowy, który działa z tylnego siedzenia. Jak napisałem tekst Bez Królewie na Łączy Nas Pasja w 2019 roku w styczniu bodajże, i wtedy napisałem, że to on jest dyrektorem sportowym Widzewa, i to była w sumie informacja, która się przedostała chyba po raz pierwszy, że tak naprawdę kim jest i co zrobił i dlaczego i tak dalej, no ten tekst może nie był zbyt przychylny, ale też drugiej stronie dałem się wypowiedzieć, to znaczy Mirosław Leszczyński miał szansę na niektóre, właściwie na wszystkie argumenty moje odpowiedzieć i tak raczej uczciwie podeszliśmy do tematu, bo ja Mirosława Leszczyńskiego osobiście, no też no nic do niego nie mam. Można nawet powiedzieć, że mam do niego sympatię, no bo jest w porządku, no nic mi w życiu nie zrobił. Tylko dlaczego przez tyle, tak długi czas był postacią anonimową, postacią taką jak całe to stowarzyszenie, czyli no, tak naprawdę nic nie wiadomo. No i przez to też teraz też nie wiemy, kim się zajmował i tak dalej. Nie mamy z nim wywiadu jakiegoś długiego na oficjalnej stronie klubu, nie mamy przedstawienia jego postaci. Ja tutaj widzę, że jeden z kibiców przysłał mi kiedyś taką wiadomość i nawet on pod jeden sposób na Widzew to my napisał, że Seweryn Dragan napisał tak: tak się składa, że znam osobiście Mirka i pewnie się obrazi po tym, co teraz napiszę. Zanim ktoś powie o nim baron, niech zapyta, co robił 5 lat temu. Otóż sadził i zbierał kukurydzę w Plecewicach i nie miał pojęcia, co to jest Widzew. Jak mamy budować na takich ludziach klub, to ja wysiadam. Chcecie więcej info, zapraszam na priv. Więc ja widzę, że znajomy Mirosława Leszczyńskiego się... Ale też nie chcemy, żeby to wychodziło, że no mam nadzieję, drogi słuchaczu, że piszesz prawdę, bo też no to ciekawe jest, ale też nie chcemy, żeby... No nie chcemy hejtować Mirosława Leszczyńskiego, tylko chcemy go poznać po prostu. Dlaczego jest dyrektorem sportowym Widzewa, chociaż ma być tymczasowy? Tak naprawdę na Widzewie. Ja kiedyś on był u Arka Stolarka, słuchaj, w Radiu Żak bodajże. Ale to już było po wszystkim, z tego co... No tak, ale nie, chyba masz rację, no to on oczywiście mówił, że jest kibicem Widzewa, że zawsze kibicował i tak dalej. No być może, tylko że chyba ja nikogo nie kojarzę, kto by go kojarzył. Nie wiem, no jest to dziwna postać, jakaś taka, nie wiem, taki Mieczysław Wachowski po prostu Widzewa, Anno Domini 2000, powiedzmy 15-20. Czyli taka natomiast postać. Teraz go poproszono, żeby pomógł, no to pomaga, no to wiesz, trudno mieć do niego samego pretensje. Tak, ale znowu Bartek, do tych, którzy go zatrudniają. Właśnie, Bartek, tylko jesteśmy już w pierwszej lidze. Mówi się o zmianach i nas naprawdę nie stać w środowisku też byłych widzewiaków i nie tylko, żeby zrobić jakieś rozeznanie i zatrudnić dyrektora sportowego z prawdziwego zdarzenia. Nie wiem, no to jeszcze raz podkreślam, ja nic nie mam do pana Leszczyńskiego, natomiast no jest to dla mnie dziwne jakieś takie postępowanie. Zresztą my w ogóle z tymi dyrektorami sportowymi to jakoś jest tak dziwnie, że oni są, jakoby ich nie było i tak jakoś nie wiem. No wiesz, jak ja mówię, że trenerem mógłby zostać Sławomir Majak, to się mówi, że on nie jest legendą na przykład Widzewa. No to w takim razie być może Mirosław Leszczyński jest legendą Widzewa. Zdobył, grał w Lidze Mistrzów, no więc... No ale wiesz, no tak a propos Marcina Rubaka, no przecież pewnie widziałeś tam na forum, rzadko zaglądam, ale przecież kibice Widzewa bardzo szybko potrafią kogoś wynieść na piedestał, po czym też bardzo szybko potrafią go strącić. No bo ktoś zagra słabsze mecze albo drużyna, już Robak też już nie był dobry. No już właściwie nie nadaje się. No więc ja nie wiem, kto by tu przyszedł, jakby Leo Messi przyszedł i by się okazało, że jest kibicem Widzewa.
nie wyszedłby mu jeden czy dwa mecze, no to też już by się okazało, że się właściwie nie nadaje i tak dalej, bo jest za stary na przykład. Także szanujmy tych niektórych piłkarzy. Marcin Robak nie musiał tu wcale przychodzić, o czym wszyscy doskonale wiedzą, przyszedł. No i powinniśmy się z tego cieszyć, a nie jakoś mieć pretensje, że strzelił tylko kilkanaście bramek, a nie 50. No może ktoś miał takie oczekiwania. Nie wiem, czy huk nie jest po upadku tym większy, im bardziej kogoś właśnie wcześniej wyniesiemy. Często bez powodu mam wrażenie, że to, co mówi też Pablo niedawno z rozmów tylko sportowych, że my bardzo się ekscytujemy nawet po jakimś takim, nie wiem, wygraniu meczu z dzieciakami z Lecha Poznań i po prostu wszystkich robimy za bogów, a później jak nadchodzi słabszy dzień, no to wiesz, jest bardzo duża przepaść między tymi dwoma emocjami, jakimi obdarzamy piłkarzy, no, czy w ogóle ludzi, Widzewa i tak dalej, i tak dalej. Franek Smuda był królem, bogiem i za pół roku jest nie wiem, no kim nawet. Moim zdaniem był trenerem nie nadającym się do obecnych czasów, tak jak też przytaczaliśmy. Ani do tej ligi, ani do tych czasów, ani do tych ludzi, nie miał tej mentalności, już po prostu jego era minęła, no ale żeby też obrzucać błotem takiego człowieka, no to też nie jest wszystko w porządku. Też jak żeśmy się z nim rozstali, no to wiem, że Przemysław Klementowski w sposób dobry się z nim rozstał, samo to, że był na urodzinach później prezesa, no i też Smuda się wypowiadał bardzo dobrze o tym prezesie, no to powiedzmy, że to rozstanie przebiegało w sposób dobry, ale czy Smuda się dobrze pożegnał z całym Widzewem, czy chętnie wraca na ten stadion, czy jest lubiany, to też inna sprawa. Nie, chyba go nie było od tego czasu. I to... A no właśnie, a czy tak powinno być, to też nie jak wiem. Jak kibice nie naprawią tych relacji, no to przecież nikt nie wpadnie. Ja miałem taką już na koniec może też sytuację, rozmawiałem tutaj chyba z Maćkiem Wojciechowskim, to prowadziłem, ale a może nie, no nieważne. Gościem był Leszek Iwanicki, który się w ogóle zdziwił, że ktoś z Widzewa o nim pamięta i że jest odkurzony. Mówił mi, że z Motoru Lublin o nim pamiętają, więc mnie się zrobiło przykro. Ja sobie postawiłem za punkt honoru, że ja Leszka Iwanickiego na Widzew przywiozę, ale na razie ma problemy zdrowotne, bo tam czeka na drugą operację biodra, więc na razie porusza się o kulach. Natomiast no, mnie jest nawet głupio i trochę wstyd, że nie pamiętamy o takich postaciach, które tutaj grały przez wiele lat, że jak to się mówi, pies z kulawą nogą o nich się nie zająknie. I to jest no, słyszeć od jakiegoś piłkarza, który tutaj grał i dobrze grał, że Widzew o nim nie pamięta. No to mnie jako kibicowi Widzewa z Warszawy no jest przykro, że są takie rzeczy, więc... Dlatego dobrym obrazkiem na przykład Michale było to, że teraz zobaczyłem na Twitterze dzisiaj, bo ogólnie Prosto z Prostej to jest program, w którym przeczesujemy internet i patrzymy, co tam się działo w komentarzach kibiców. No i też jak przeczesywałem ten internet, to widziałem wpis Bogdana Pikuty, który wstawił zdjęcia z koszulką Widzewa, tą starą niestety, bo nowej nie ma, Pikuta 11 i napisał za parę dni urodziny, ale takiego prezentu się nie spodziewałem. Dziękuję prezes Szori, kibic Łukasz Michał, czyli nasz Sosen. Dziękuję Widzew, wielki Widzew to ludzie o wielkich sercach. No i zobacz, niby błahostka wysłać koszulkę byłemu piłkarzowi, a jednak można sprawić komuś uśmiech, można sprawić, że ten Widzewiak czuje się doceniony, że jest ten Widzew w Widzewie, o czym mówimy. No i to widzisz, no nie masz jakichś bardzo kosztownych gestów, nie masz jakichś takich wielkich problemów z tym, a jednak można kogoś uhonorować. No i ja bym po prostu szedł w tę stronę, no i też masz, mówiliśmy o ludziach, którzy w tym Widzewie, na których można by opierać ten Widzew, no i Piotr Szor dla mnie jest jedną z takich osób. No tak, to, że... ale tutaj też Bogdan Pikuta został zaproszony przez Sosena, bo też miałem okazję być na tym meczu. Oczywiście też chwilę, no bo to też zna się z Piotrkiem Szorem i też chwilę porozmawialiśmy. Bogdan Pikuta w ogóle bardzo fajny gość. Super, no ale to też no Łukasz, to była inicjatywa Łukasza. Natomiast no, wiesz, powiem taką rzecz, wyszła książka o Zbigniewie Bońku Kołtonia, pewnie wiesz, no i nie wiem, czy ona nadal jest, czy dotarła w końcu do sklepu, czy nie, bo mnie to już też było głupio, że tej książki nie ma, no ale jakoś tak, no właśnie, no ale to jest, nie dbamy w ogóle o legendy, nie robimy różnych rzeczy, przecież tam można tyle rzeczy zrobić, słuchajcie, jakby się w tym klubie było, to ja już z nudów bym parę rzeczy powymyślał, więc no nie wiem, jak to tam jest, że ciągle coś komuś przeszkadza, moim zdaniem to tam nie ma ani ludzi, nie wiem, albo się tym ludziom nie chce, albo nie mogą z jakichś względów, no na litość boską, czy to tak trudno parę rzeczy powymyślać,
jest książka o Widzewiaku, to się tą książkę promuje, to się robi rozgłos i się przejmuje takich znanych redaktorów, znanych artystów, aktorów. Też narzekamy na to, że mamy brak jakby ludzi, którzy się przyznają do Widzewa, powiedzmy tak zwanych celebrytów. No ale to jest zadanie klubu, żeby takich ludzi wyszukiwać. Jesteśmy w Łodzi, no to jest taka podpowiedź, można różną współpracę ze szkołą filmową nawiązać. Jest taki artysta Kamil Maćkowiak, który tam prowadzi też nieopodal Widzewa ciekawą inicjatywę. No przecież można różne rzeczy wykonywać, wymyślać, przyciągać dzieci, robić jakieś takie kółka, nie wiem, kulturalne, plastyczne, etc., etc., integrować tą społeczność widzewską. No naprawdę tu i tam w Łodzi też jest dużo fantastycznych ludzi, którzy robią różne fenomenalne rzeczy, kibiców, no ale to musi też troszeczkę inicjatywa ze strony klubu wychodzić, a nie tylko kibice mają wymyślać. No mnie to czasami trochę rozśmiesza, trochę irytuje, jak to nieraz na forum się pojawia, że a to może wy macie jakieś pomysły. No przepraszam, a to żadnego działu marketingu czy kogokolwiek, kto się tym zajmuje, to w Widzewie nie ma? No, działem, myślę, nie jednym są właśnie kibice. No, tak to niestety wygląda. No i tak za pieniądze kibiców sobie sami kibice wymyślają różne rzeczy. No, nie generalizujemy, bo oczywiście w tym worku niezbyt ładnie wyglądającym są też ludzie przez nas nieumyślnie pewnie wrzuceni, którzy dużo robią dla Widzewa i pewnie nieprzypadkowo to się łączy z tym, że ci, co najwięcej Widzewie robią, to są jego kibicami. Natomiast teraz tak patrzę, to nie ma nadal książki Zbigniewa Bońka na oficjalnym sklepie Widzewa Łódź. Też ten mój kolega się pytał na stali, Stalowa Wola, nie to ja, to ja się pytałem, nikt nie wiedział w ogóle, że się ukazała. Przed meczem ze Zniczem mój kolega był, no i coś mu tam powiedzieli, że już ma być na dniach, a książka się chyba 30 czerwca ukazała, ale rozumiem, że do Łodzi to daleko, długo. COVID, jak to COVID, wiesz. Jak to... A tak, no to przez COVID, tak, przez COVID ewidentnie. No ale no to e-booki tak jest, nie chodzą, nie działają. To by się tam jakąś książką o Bańku, wiesz, przyjmował. No tak to wygląda, chociaż Zbigniew Bońek to i tak był dobrze przywitany na przykład na otwarciu stadionu. Nie mogą tego pewnie o sobie powiedzieć inni piłkarze, którzy tak trochę w ciemnościach zostali oprowadzeni dookoła. To tak no pewnie też tak, ale Zbigniew Bońek jest postacią, jaką jest, no jest legendą klubu. Natomiast no widzisz, no to też jest kwestia tego środowiska widzewskiego, że my nie chcemy do siebie wyciągnąć ręki, powiedzieć no sorry, tak, może ten, ale jesteśmy widzewiakami. No nie, no ja też pewnie troszeczkę pijesz do Mirosława Tłokińskiego. Dla mnie jest to strasznie przykra sytuacja, że dwóch fenomenalnych piłkarzy jakoś tak no nie może się ze sobą dogadać. To są już starsi panowie, starsi ode mnie, ich sprawa, natomiast no, bo ja to jestem taki głupi i naiwny, ja zawsze, zwłaszcza jak, zresztą zawsze miałem takie jakieś wyobrażenie, że kibic Widzewa to jest fenomenalny, a potem się okazywało, że nie bardzo, bo się stykałem z kilkoma sytuacjami, że może czasami kibic innej drużyny potrafi być no, tak po ludzku jakoś lepszy, no ale to nieistotne, natomiast no piłkarze też między sobą nie do końca ci byli. No dla mnie to, co jest na linii Tłokiński-Boniek, zwłaszcza ze strony pana Mirosława Tłokińskiego, jest to przykre. No ja rozumiem, że on ma pewnie przynajmniej w swoim mniemaniu uzasadnione pretensje, natomiast no, to jest takie troszeczkę taka wojna, wywlekanie tego wszystkiego na wierzch. Nie wiem, no. Nie wiem, jakie są relacje. Powinni się panowie spotkać, porozmawiać i sobie wyjaśnić pewne rzeczy, no ale podejrzewam, że to już są, to jest taki konflikt, że to trudno o to będzie. No, nie wiadomo tam naprawdę o co poszło. Trudno mi powiedzieć, trudno mi sobie wyobrazić, że po tylu latach można nadal nie wiem, jakieś rozpamiętywać sytuacje z boiska, czy czysto sportowe, tam chyba musiało się coś prywatnie popsuć i dlatego tak to wygląda, jak wygląda. Niestety przedmiotem tego sporu jest Widzew często i to jest takie trochę przykre dla Widzewa, że dwóch wielkich... Tylko pytanie, czy Zbigniew Boniek tak naprawdę porusza sprawę Mirosława Tłokińskiego, bo mam wrażenie, że to idzie w tę stronę, że Mirosław Tłokiński po prostu atakuje Zbigniewa Bońka. Boniek nie kojarzy, żeby się odnosił do słów Mirosława Tłokińskiego, więc albo ma coś za paznokciami, albo czuje się winny popsucia tych relacji, albo po prostu nie zwraca uwagi już na słowa byłego kolegi z boiska. Pozdrawiamy pana Radosława, który pisze, że książka do zakupu jest w Empiku. Nas słucha i pozdrawia z Warszawy. Więc... Fajnie byłoby, żeby była do zakupu w sklepie Widzewa, no tak mi się wydaje. No, no ale wiesz, Empik jest w Łodzi, może już to sprawę załatwia.
A tak to może klub by zarobił jakieś grosze na tym. A tam po co ci pieniądze? Lepiej wystawić rękę po pieniądze z karnetów. No, i to jest bardzo dużo karnetów, jest to tak, no to wiadomo. No a potem się wymyśli może w międzyczasie coś, że się podwyższy ceny na A4 czy A5 w trakcie rozgrywek i tak dalej. Nie wiem, no dla mnie to są dziwne sytuacje. Nie chcę klubu krytykować. Albo się będzie sprzedawać bilety na przykład kibicom Widzewa, którzy mają kartę na to samo spotkanie. Także dwa razy można pieniądze wyciągnąć ręce po pieniądze. Kibiców, ale jak kibice coś powiedzą, to wtedy nie mają prawa głosu, bo po co? No to jest takie, w ogóle, no to kibiców się w ogóle o nic nie pyta tak naprawdę. No, ale może dlatego, że kibice są w klubie, więc oni wiedzą najlepiej. Ale wiesz, to może wynikać na przykład z takiej patologicznej trochę moim zdaniem sytuacji, że nie ma rozdziału między kibicami a rządzącymi, bo teoretycznie rządzą kibice Widzewa i to stowarzyszenie miało powstać tak naprawdę dla nas. No i tak to w praktyce się zwykle okazuje, że demokracja demokracją, ale ktoś tym rządzić musi. To niby ma być dla kibiców Widzewa, a się okazuje, że to jest tak naprawdę prywatny folwark 20 ludzi, którzy nie za bardzo zwracają uwagę na to, co kibice mają do powiedzenia i jakoś tak wydaje mi się, że klub od kibiców się lekko odsunął. No i tak to niestety wygląda. Problem jest też taki, że ci ludzie nie mają za bardzo mandatu do tego, żeby rządzić Widzewem. Mam na myśli finansowego mandatu, bo za dużego wkładu to do Widzewa nie mają. 10 tysięcy złotych bodajże, taki był wkład stowarzyszenia RTS Widzew Łódź w 2018 roku według danych z KRS-u. Jeden z kibiców to wyciągnął na światło dzienne, chociaż te dane są dostępne oczywiście dla każdego. No i 10 tysięcy złotych, tak sobie myślę, przecież ci sami ludzie mają lożę, która jest tak jakby w cenie tych pieniędzy, więc no bardzo, bardzo preferencyjne warunki tutaj są do tego, żeby Widzewem rządzić, no i teoretycznie jest to rząd kibiców, a wiadomo, że w praktyce tak wygląda, że my sobie możemy pogadać, kibice sobie mogą pogwizdać, a gdzie to różni ludzie mają, no to już jest inna sprawa, dlatego mam nadzieję, że albo będziemy mieli realny głos, realny wpływ na to, co się dzieje w Widzewie, na przykład poprzez otwarcie stowarzyszenia na wszystkich kibiców. Jeżeli kibice by mogli sobie zapłacić składkę, tak jak to ma miejsce na przykład w Bayernie Monachium, no to będzie, czy w ogóle w Borussii Dortmund, w Schalke, Gelsenkirchen, w wielu niemieckich klubach, to będzie to jakoś chyba lepiej zorganizowane, jeśli chodzi o demokrację. Natomiast jeżeli będzie monarchią Widzew i będzie miał swojego króla, który przyjdzie tutaj z walizką pieniędzy i pomysłów, no to też by było chyba lepiej niż to, co widzimy teraz, bo nie mamy ani pieniędzy, ani demokracji, ani tak naprawdę no niczego, czego nie moglibyśmy mieć w innym układzie właścicielskim. Ale to jest pewnie dyskusja, która będzie powracała przez cały sezon, a ten sezon jest długi. Mam nadzieję, że tylko przez ten sezon, bo w ten rok jakoś tę sprawę załatwimy, jakoś tę sprawę posprzątamy. To jest dla mnie kluczowa sprawa, jeśli chodzi o dyskusję o Widzewie. Dziękuję bardzo serdecznie, Nibar, za poświęcony czas. Wiem, że przeciągnąłem cię trochę, jeśli chodzi o czas. Wiem, że cię wyrwałem. Ja tobie dziękuję bardzo. Było bardzo miło. Jeszcze powiem, zanim się pożegnasz ze słuchaczami, że Ryan napisał, że Mirosław Leszczyński był w waszym gościu w marcu i można tam przesłuchać sobie na naszych SoundCloudach, Spotify'ach i pewnie na YouTubie też, skąd się wziął na Widzewie, że tam wyjaśnia. Ja słuchałem trochę tej audycji końcówki, ale może dlatego, że końcówki wtedy na żywo, bo to było chyba przed rozmowami totalnie swobodnymi, więc nie pamiętam, skąd się wziął na Widzewie, ale ja sobie też legendę różną mogę. Ja mogę powiedzieć, skąd się na Legii wziąłem, jak będzie trzeba. Że kibicowałem zawsze i tak dalej. Nie, no sobie oczywiście żartuję, nie mam nic do Mirosława Leszczyńskiego. Wiesz co, świetnie, że istnieje radio Widzew, w którym może się Mirosław Leszczyński wypowiedzieć. Świetnie, że był Arka Stolarka, ale my oczekujemy od klubu, żeby prezentował nam swoich pracowników, żeby nam objaśniał tępej masie, powiedzmy, tym kibicom, którzy mają tylko kupować. Na stronie oficjalnej nawet nie uważasz, że powinny być takie biogramy tych ludzi, no przybliżenie. No. Oczywiście, oni wszyscy powinni aktywnie, jeżeli rządzą Widzewem, jeżeli mają jakiś wpływ na to, co się dzieje w Widzewie, to powinni aktywnie uczestniczyć w tym widzewskim życiu, odpowiadać na bieżąco na wszystkie nasze pytania, bo tak naprawdę no to my ich zatrudniamy swoimi pieniędzmi, tym, że kupujemy teraz karnety, no to z tych karnetów się ci ludzie, powiedzmy, utrzymują w jakiejś tam części. Czy zatrudniamy, co ty tam zatrudniasz? Tam karnet kupisz i wydaje się, że jesteś taki mądry.
Norda, no, jest nas mądrych 16 tysięcy. Kupiłeś Bartek już, czy nie? Tak. To zamknij to, czym mówisz. To, teraz już się mogę zamknąć. Teraz byłeś dobry, a teraz jesteś niepotrzebny. Wiesz. Mogłem grać takiego trochę urażonego klienta. Poczekaj, Pentaku. Co tam ty Pentaku będziesz się wypowiadać o Widzewie? Albo jakiś na Cfelu z Warszawy Nibar. Słabe negocjacje. Nie, ja jestem, nie, słuchajcie, ja jeszcze jestem dobry, bo jeszcze nie kupiłem karnetu, dopiero kupię. A, no to może ktoś ci wytłumaczy łaskawie kilka kwestii, na których nie znasz odpowiedzi, no i wtedy może zakupisz karnet. No a jak już jest klient pozyskany, no to można mieć już go centralnie w dupie. No i to, działacze Widzewa, jeszcze jest taka moja prośba i apel, bo słyszałem od paru osób też, że my jesteśmy radiem konkurencyjnym i tak dalej, i nas się nie lubi trochę w klubie. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Sądzę, że trochę prawdy w tym jest. No my nie jesteśmy po pierwsze konkurencją, dlatego że my też mówimy o Widzewie i chcemy dla tego klubu jak najlepiej. Natomiast no właśnie Mirosław Leszczyński był w radiu Widzew, a czy był w radiu oficjalnym? No nie było go. My nie zapraszamy w kółko Dixona, chociaż to sympatyczny człowiek, ani kilku piłkarzy, tak jak to było w radiu oficjalnym, bo wydaje nam się, że Widzew nie tworzy kilku piłkarzy, bo ci piłkarze są, a potem ich nie będzie, tylko właśnie tworzą bardziej większy wpływ na kształt Widzewa ma na przykład Mirosław Leszczyński i pozostałe postaci. Także tak mi się wydaje, że fajnie byłoby, jakby w tych mediach oficjalnych przybliżano takie postaci, no bo zakładam, że one nie mają nic do ukrycia i pewnie może też chciałyby powiedzieć, skąd się wzięły, co robią i wzięły, co robią, i w związku z tym podejrzewam, że też byłyby lepiej postrzegane, bo nie byłoby jakichś takich domysłów i plotek na ten temat. No i chyba takim apelem o transparentność możemy zakończyć tę audycję, czyli reasumując, więcej Widzewa w Widzewie, więcej transparentności. Nie bójcie się, bo jeżeli robicie dobrze dla Widzewa, to chętnie posłuchamy, jak się tym chwalicie. Tyle chyba z naszej strony, przeciągnęliśmy mocno. Chwalić może, wiesz. No, być może. No to taki apel ja do ściany mówię, bo podejrzewam, że jaki apel do ściany, no ale ścianą, jak gdybyś usłyszała, to już zawsze można się połudzić. Łudzimy się, taka nasza dola, bym powiedział, kibicowska. To jest taka immanentna cecha kibicowska właśnie. Tak. Tak, no tak to niestety wygląda, no ale mam nadzieję, że za tydzień będziemy rozmawiali w trochę lepszych humorach po wielkim zwycięstwie, z wielkim charakterem, z Unią Skierniewice bodajże, albo z kimś innym, może pomyliłem. No widzisz, no tak to jest, że sobie ponarzekamy, a na koniec i tak będziemy lecieć gdzieś w środku tygodnia do różnych miejscowości, miast i po prostu zwiedzać je, oglądając Widzew. Mam nadzieję, że Widzew zwycięski ze mną był. Michał Rabiński, pseudonim Nibar Aka, odkrycie widzewskich mediów. Daj już spokój. Bartek Stań to absolutnie młody, utalentowany, zdolny, przystojny. Ale się nam towarzystwo wzajemnej adoracji zrobiło. Ja lubię, słuchaj, no mamy dobre wzorce. Musimy jakoś to odwzorować. Radio Widzew jesteśmy w końcu. Widzew, Łudzew, słuchajcie, działacze, jesteście dla nas inspiracją. Trzymajcie się, lubimy was tak naprawdę. Do usłyszenia, cześć. Partnerem audycji jest dom ubezpieczeniowy Kom.pl. Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe czy bezgotówkowy wynajem samochodów zastępczych z OC sprawcy. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi.